Kochani moi. Kochani moi, zakończyła się przed chwilą droga krzyżowa tu na górę Kryżowac. Widzimy ten biały krzyż. Niosłem intencje przez wielu danych. Przybyłem tym razem z tymi, którzy należą też do ekumenicznych domów modlitwy świętego Szarbela z Włoch, tutaj do Medjugorje. Wspólna modlitwa, ale też nie zapomniałem o was, o każdym z was. Niosłem tutaj każdego z was w mojej modlitwie. Niech to błogosławieństwo spocznie na każdym z was. Po drodze, już pod koniec drogi krzyżowej, spotkaliśmy prawie 100-osobową grupę z Ukrainy, z różnych miast. Dlatego też była wspólna modlitwa i błogosławieństwo relikwiami, tymi relikwiami świętych Jana Pawła II, świętego ojca Szarbela. Jak widzicie, użyczyłem tych relikwii. Ksiądz z Ukrainy błogosławi wszystkich. I nie tylko tutaj, ale całą Ukrainę, cały świat. Moi drodzy, dlatego cieszymy się. Zapraszam was do tej jedności modlitewnej zawsze o 22:00. Dzisiaj o 22:00 również pod Błękitnym Krzyżem będzie modlitwa. Zapraszam na tę transmisję na kanale Szarbel TV na YouTubie. Także jutro w sobotę będziemy mieć modlitwę koło Matki Bożej przed Kościołem, tak jak to było ostatnio tam w Medjugorje, też o 22:00. No a każdego dnia o 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Ta modlitwa wspólna. I już się cieszę, że będę mógł też sprawować Eucharystię w niedzielę. Tu z Medjugorje. Transmisja w języku polskim o godzinie 9:00. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i błogosławię wam wszystkim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A tutaj ta figurka Matki Bożej zrobiona przez domy modlitwy świętego Szarbela we Włoszech. Ona poświęcona w Medjugorje trafi do jednej z cel Eremu, tam we Florencji koło Iłży, tam do pustelni, do celi, która będzie poświęcona Matce. Niech Bóg wam błogosławi. Szczęść wam.